Po wielu tygodniach oczekiwań oraz kilku dniach przekładania aktualizacji, nowy update jest już dostępny w grze, więc mój drogi przyjacielu, odpalaj w tym momencie Brawl Stars, loguj się do gierki i odbieraj nowego, darmowego zadymiarza, który jest dostępny po przekroczeniu 10 tysięcy puszek. W dzisiejszym odcinku przetestujemy Stew w kilku różnych trybach i zobaczymy, czy naprawdę jest taki OP na obrobolu. A w jutrzejszym odcinku, jeżeli dzisiaj pod tym filmem do końca dnia dobijecie 10 tysięcy łapek, to jutro maksujemy Stew na poziom maksymalny i odblokowujemy wszystkie gadżety oraz star powery, więc wszystko zależy od Was. Dajcie mi też znać w komentarzu, czy po przerwie technicznej też mieliście problem z zalogowaniem się do gierki. W moim przypadku gra blokowała się na 95% i mi się wydaje, że to było spowodowane tym, że kiedy skończyła się przerwa, wszyscy byli tak nagrzani mocno na Brawl Stars i na nowego zadymiarza, że serwery po prostu nie wytrzymały. I właśnie z tego powodu odcinek pojawia się nieco później niż zwykle, ponieważ nie miałem możliwości odpalenia gry Brawl Stars. A teraz, moi drodzy, czas rozwiązać konkurs poprzedniego odcinka, a dokładnie, kto wygrał dwa razy kod PSC o wartości Megaboxa. Właśnie te oto osoby podesłały mi filmik, który robią zakupy z kodem Farel. Ja Wam mega ślicznie dziękuję. Pamiętajcie, że jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie to, podsyłajcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com, a kiedy Twój krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś Megaboxa. Po obejrzeniu odcinka nie zapomnijcie też odwiedzić sklepu Pixi. Link znajdziecie w opisie. Jesteśmy już na moim koncie i sprawdźmy, czy mamy w szafce nowego zadymiarza. Zjeżdżamy na sam dół. Jest i on, nowość Stew! Tak jest, wybieramy, bo on już jest odblokowany. Sprawdźmy, co mamy w sklepie. Punkty mocy 7, no dobra, troszeczkę możemy sobie go ulepszyć, aczkolwiek nie wymaksujemy sobie, wymaksujemy go dopiero w następnym odcinku, czyli jutro, więc zostawiajcie łapeczki w górę, 10 łapek i maksujemy nowego zadymiarza, ale możemy sobie teraz odebrać nagrody i na przykład wpakować troszeczkę do niego punktów mocy. Czy mamy gdzieś jakieś pakiety punktów mocy? Mamy 500, 500, 500, jakieś słabsze może pakieciki? O, i taki pakiecik to mi się podoba. Ładujemy do niego 200 punktów mocy. No i możemy dołożyć jeszcze mu 500, dlaczego by nie, niech ma, niech się cieszy chłopak. Pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci poziom, czwarty poziom. Dobra, mi się wydaje, że na chwilę obecną tyle mu starczy. Przetestujmy sobie go w trybie solo, z pewnością na tej mapie będą same stewardy. Daję sobie rękę uciąć, ponieważ jest to nowy zadymiarz, w dodatku jeszcze darmowy. Lecimy, po 720 bije, więc całkiem spory damage. Gościu! Jeju, 40 HP! Myślałem, że zginę, że pierwszy mecz przegram. Nienawidzę przegrywać pierwszych meczy. Dobra. Leży chłop! O ty, cwaniaczku. Dobra, mamy na razie 3 power cubesy, przydałaby się jeszcze otworzyć jedną skrzyneczkę, będzie więcej tych power cubesów, znaczy ten damage będzie nieco większy. Ale tu jest klepa. Dobra, padł, kto go zabił? Jakiś inny. O, Stew, uspokój się. Ja nie mogę paść w tym meczu, ja muszę go wygrać. Jeszcze full życia nie mam, teraz. A ten gościu był niepoważny. Nie miał całego życia, a się pchał. No dobra. 3 zadymiarzy w grze, 6 power cubesów, to jest dużo. Dobra, trafił mnie. Muszę troszeczkę tutaj zwolnić tempo. Widzę, niektórzy jeszcze nie ogarniają, na czym polega ten ult. Pada. Wielkie starcie, ładnie go zapałem tutaj. Mocny, mocny jest ten Stew, serio. Nikogo. Gdzie ten chłop? A tam jest wariacik. Przydałoby się jakoś szybko zraszować. Raz, dwa, trzy, bomba. No i leżysz. Cza,
czaił się, nie wiedział co zrobić z tym ultem. Jest tym numerem jeden. No dobra, jakoś poszło, zagrajmy sobie teraz tryb duo i zobaczymy czy też tak będzie wesoło. No i lecymy. No oczywiście, że Stew jest ze mną w drużynie, siemaneczko mordo. Obydwoje po emotce sprzedali, bierz tego power cube'a, ja lecę już po kolejnego. Raz, dwa, trzy. Potrzebujemy mieć ich jak najwięcej. Bo tutaj damage się liczy. Na tej mapie są takie same postacie wszystkie, więc damage jest ważny. Ach, cwaniaczek. Nie trafiłem. Padniesz. Dobra, udało się. 5 power cubesów to już jest sporo. Dostanie? Nie dostał. Teraz dostaje. Nie dostał! Co? Nie, to jest aż nie believe. Dobra, showdown padł. On ma dużo, on może zesprejować mocno, więc musimy go dojeżdżać we dwóch, mordo. Ja z jednej, ty z drugiej. Dobra. Easy peasy. Taki team to ja rozumiem. A on się jeszcze nazywał Gangsta. Gangsta Paradise. Dobra, to zagrajmy teraz może Brawl Ball. Ciekawe, czy będą same stewardy na Brawl Ballu. Wybierzmy sobie tryb, chyba że jest zadyma. Daję sobie rękę uciąć, że jest 6 stewardów na Brawl Ballu. Patrzcie na to. Taram, tam, taram. Nie mam po prostu pytań. Komedia. Dobra, i powiem wam szczerze, że myślałem, że to będzie proste, to nie będzie wcale takie proste. Dobra, podaj mordo, podaj. A co za gość. No i nara, Farel strzela gola, jak moi teammate'ci są w porządku. Moi drodzy, właśnie, a propos teammate'ów, zapraszam wszystkich do mojego klanu, The Farel Team. Rekrutacja o 27 tysięcy puszek. Po tym meczu pokażę wam hashtag, z którym będziecie, dzięki któremu będziecie mogli dołączyć. A nie, zabił mnie, no to 28 HP. Po prostu to nie wierzę. Fiu, hej. Czekałem na trzeciego ziomka, trzeba było ich zraszować, dobrze, leży. No i tego, teraz tego chłopa wyjaśniamy. Nie! Co zrobił? Chłop, co zrobił? Wow! Dobry strzał! Nie spodziewałem się tego. Nie no, nie wierzę. Nie wierzę, co on zrobił! Co on zrobił, że on tego nie trafił? To jest po prostu komedia w tym momencie. Dobra. Dobra, padł. Padł, uciekam, idźcie po piłkę. Teraz ja wjeżdżam, cały na biało. Dostał. Dobra, dostał. Padam, strzelaj. Tak jest. Ale to była tak emocjonująca walka. 3 na 3 takich samych zadymiarzy. GG. Ale i tak byłem gwiazdą gry, więc nie poszło mi najgorzej. Podsumowując dzisiejszy odcinek, w skali od 1 do 10 oceniam Stewarda na mocne 9, ponieważ jest darmowym zadymiarzem, bardzo szybko mu się ładuje ult, no i ma dosyć fajny movement, dosyć duży damage, jest po prostu bardzo, bardzo fajny. Koniecznie wbijajcie 10 tysięcy puszek, aby go odblokować. Przypominam, jeżeli pod tym filmem stawicie 10 tysięcy łapek, no to jutro wjeżdża odcinek, gdzie maksujemy nowego zadymiarza, odblokowujemy nowy gadżet, star power i tak dalej. Dziękuję wam ślicznie dzisiaj za oglądanie, pamiętajcie, jeżeli będziecie robili jakieś zakupy z kodem Farel, no to nagrywajcie to i podsyłajcie na mój e-mail. E-mail znajdziecie w opisie, a ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!